W galerii Kultury na wystawie pana Jerzego Czarnika. Wystawa ma tytuł Pełnia życia, pasje Jerzego Czarnika. Ja, proszę państwa, mam w ręku wydawnictwo z 7 Przeglądu Sztuki Nieprofesjonalnej tutaj z Mikołowa. Wtedy właśnie w 2012 roku po raz pierwszy spotkaliśmy się z panem Jerzym, ponieważ pan Jerzy brał udział właśnie w tym 7 przeglądzie tutaj u nas, gdzie pokazywał rzeźbę Woja. Czy ten Woj tam tu stoi, czy to jest inny Woj? Jest tam, jest tam. Poprosimy potem panią Jolę Bo to moje pani jest. Świeża jest bardzo nowa, pachnąca jeszcze pana książka z wierszami pani Jolanty. Tutaj są reprodukcje obrazów pana Jerzego. Proszę państwa, no co ja bym chciała jeszcze powiedzieć o tej wystawie? No, zobaczą tu państwo przede wszystkim pejzaż. Jest to pejzaż polski, rodzinny. Pan Jerzy uprawia turystykę rowerową. Co tu państwo zobaczycie, że te zdjęcia są efektem tych wycieczek rowerowych. Mamy wspólne... Te takie no, wspólne dziecko w postaci książeczki. No i jeśli bym mógł Jolę prosić, powiedzmy o przeczytanie jakiegoś wiersza. Teraz zaprezentuj się jeszcze. Jak no ja za bardzo nie lubię o sobie za dużo mówić w takim gronie, dużym, licznym, bo tak to nie znają, jak pogaduję. Mojemu bliskiemu koledze, z którym razem właśnie stworzyliśmy to wspólne dzieło, którego akurat tutaj nie ma, ale był to obraz z latarnią. I akurat na tej stronie tego obrazu nie wydawnictwo nie popisało się w tym wypadku. No bardzo mi przykro. Dla Jerzego zapaliłeś światełko przy drodze. Leśne skrzaty w tańcu radości podrzucają czerwoną jarzębinę. A ja idę szukać mojego istnienia. To nic, że jestem, czuję, żyję. Pędzę w codzienność każdego dnia. W pośpiechu gubię swoje myśli. Przepraszam. Chcę się tu zatrzymać. Na skraju leśnej drogi oddycham z ulgą. Wreszcie. Wyciszona, szczęśliwa, podnoszę kamyk na szczęście. I to jest wiersz dla Jerzego. Patrząc na wszystkie obrazy, pełne oczywiście energii i całego optymizmu Jerzego, też znalazłam w tej chwili, skoro nie mam przygotowana wiersz, który też się wtapia właśnie w ten klimat obrazu Jerzego. Życie jest wieczne. Tu i tam, a jednak jak inaczej. Tu z zachmurzoną miną mijasz nieznane twarze i nie potrafisz uśmiechnąć się do sprzedawcy stojącego na wietrze, bo brak ci okazji. Na wymianę paru słów serdecznych, jakby były zbyteczne. Tu zapadasz się bezmyśląc, bojąc się dźwięku własnego głosu. Przerabiasz rytm dnia spowiedź swego życia. By usiąść na kanapie z pilotem w ręku, zapatrzony i niewidzący niczego oprócz swojego ja. Ja, dla mnie, ja jestem. Ale po co? I wciąż nie wiesz, aż nie obudzisz się z letargu. A tam błękit i muzyka w dali, i dźwięki dzwoneczków owiec na hali niebiańskich. Pośród serca ogromu i pieśni płynących, perlą się kroplami, mienią aksamitem, by muskać się swym dotykiem, aż ukoisz serce, jeszcze nie rozbite na kawałki, bo zawołałeś, daj mi nadzieję i dostałeś, aby nie zagubić siebie i zostać tam na zawsze. Dziękuję.
żeby tam przeczytać coś jeszcze. Jesteśmy filmowani. A jeszcze nie mów, przejmuję proszę ciebie odpowiedniego miejsca przechowania, prawda? Jakiejś konserwacji, do tego stroje odpowiednie. A to też kosztuje sporo. A bardzo kosztuje.